Witam w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego Dzikiego, moi drodzy. Dzisiaj właśnie zajmiemy się ciągiem dalszym mistrza płatnerstwa tego zadania. Przy okazji ubijemy gryfa, na którego jest także zlecenie. Ja już jestem tam prawie na miejscu. Podbiegłem sobie trochę bliżej, żeby nie było, żebyśmy po prostu nie tracili na to czasu, na tą drogę całą. Jestem praktycznie na miejscu. Gryf powinien znajdować się gdzieś tutaj w tym miejscu. Może ja już sobie zejdę. Jak wyglądają... Zrobimy jeszcze tak, medytację. Uzupełnię wszystkie miksturki. I gdzieś w tym miejscu powinniśmy zacząć szukać jakiegoś śladu, który nas do tego gryfa doprowadzi. Coś jest. Z tego została tylko ręka. Archegryf miał sutą kolację. Dobra. Ślady prowadzą w tą stronę. Z tym, że coś tutaj jeszcze muszę chyba zrobić, ponieważ krąg nie znikł. Może wiecie co? Przeszukamy dokładnie to miejsce. Tu jeszcze jest ciało. Rozpruty brzuch, rany szarpane. Najpewniej od szponów. No, czyli gryf pewnie się tym zajął. To są te ślady, które już sprawdzałem. Poczekajcie. Matka chyba nie nauczyła tego archegryfa, żeby nie bawił się jedzeniem. Muszę jeszcze czegoś tu poszukać. Coś tu jeszcze musi być. Jeszcze na dodatek bandyci. Jesteś paskudny. Dobra, z głowy. Uwaga na te konie, słuchajcie, lubią kopytkiem pieprznąć. No nic, ślad prowadzi, wiecie co, w tą stronę. W sumie mogę... Gruczoł kwasowy, poczekajcie. Nie, zrobimy inaczej. Zaznaczę po prostu to drugie zadanie, zlecenie. Gryf na wzgórzach. Znajdź archegryfa za pomocą wiedźmińskich zmysłów i zabij go. Z tego została tylko ręka. Archegryf miał sutą kolację. Okej. Tu musiał skończyć ucztę i ruszył w kierunku otwartej przestrzeni, żeby odfrunąć. Dobra, wiecie co? Ślad cały czas pokazuje mi w tamtym kierunku. Pióro archegryfa. Pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. Okej, dobra. Teraz widzę, że się znacznik tu zmienił troszeczkę. Gniazdo. Ja chyba tutaj już byłem i kiedyś widziałem tego archegryfa. Jak on sobie lata w tym miejscu. O, właśnie jest. Chyba on, co? Serio? 26 poziom. Rzeczywiście, to jest on. Tym, że to zlecenie powinno mieć inaczej troszeczkę wyglądać, ponieważ zazwyczaj jego pasek życia wygląda inaczej. Ale nic. Zaraz ubijemy skurczybyka. Odsuń się. Okej, krwawienie, słuchajcie, coś wspaniałego. Jeśli macie możliwość założenia tego do miecza, to radzę to zrobić. Naprawdę takie statusy jak krwawienie, jak trucizna, jak podpalenie nałożone razem na siebie dają super efekt. Zobaczcie, ile życia mu zostało tylko.
Dobra, zaraz powinno być po nim. To nie wiem właśnie, czy to o niego chodzi. Znaczy, to jest na pewno ten archegryf, ale tak jak mówiłem, zadania, polowanie po prostu wygląda troszeczkę inne. No nie, no jest zlecenie na wzgórzach, czyli jednak okej. Okay. Szpon i jajo nasycone odłamki, mutagen, pirogryfa, gruczoł jadowy. Super, trofeum z archegryfa. Zanieść trofeum oczywiście dla tej kobiety. Zobaczymy, co ona tam ciekawego zrobi. Czyli okej, okay, no dobra, dwa zadania wykonane, cieszę się bardzo, bardzo szybciutko poszło. Wracamy zatem do Wrońców. Dobra, przelecimy tutaj chyba. Okej, okay, wioskę już widać. Chyba bardziej tą stroną będę musiał jechać, żeby trafić do tego mostu. Zaraz zobaczymy. Z której strony ten wjazd był? Chyba z tamtej. Jedź, płotka. Tak, z tej strony. Okej, są strażnicy. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dziwisz się? Wiedźmak z nim. A ten wiedźmak to skąd się? No nie sądziłem, że kobieta właśnie będzie tutaj, słuchajcie, mistrzem płatnerstwa, nawet arcymistrzem pewnie. Zobaczymy, jeśli już będę mógł u niej robić te przedmioty, to na pewno sprawdzę jej status, ale wydaje mi się, że będzie to arcymistrz. Więc ten arcymistrz, o którego mi chodzi. Arcymistrza do broni już mam, słuchajcie, właśnie jeszcze mi brakuje do zbroi. Aj, cholera. Nie to. Jesteś? Jak? Masz kwas? Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Geralt! Skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? Dokładnie to, co widać. Joanna też zrobiła zbroję dla generała, żeby udowodnić, że jest w tym fachu lepsza od Fergusa. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację. Ja nie wierzę, ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam, włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz?
Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Jasna cholera, a ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. No nieźle, słuchajcie. Co to się stało? Kto go zatłukł? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. A no tak, zapomniałem, ten strzela do nas. Ho, ho, ho. Żyjesz? Tak, wyliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt. Dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta. Będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Ha, ha, ha. Wiedźmińskie pancerze. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Mundwik i kwas archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Zadanie zaktualizowane, słuchajcie. Przy okazji... Burza psia krew. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę kolon. No jednak, co wiedźmin, to wiedźmin. Masz. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. No dobra. Załatwiliśmy, słuchajcie, sobie troszeczkę kasy. Zlecenie gryfa, zlecenie na gryfa na wzgórzach oczywiście wykonane. Teraz tak. Jestem pewien, ale chyba ta zbroja właśnie tutaj jest tworzona dla nas. Zapytajmy się. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. Wiesz, nie chcę odstawiać fuszerki. Jasne, rozumiem. Spoko, tylko teraz tak, jeszcze muszę się jej zapytać. Muszę się, słuchajcie... Chodzi... Sprawdzić po prostu, jaki ma arcymistrz. Wiedziałem, jest arcymistrz, więc super. Będzie można zrobić najlepsze, słuchajcie, rzemiosło, najlepsze zbroje właśnie u niej. I tego mi brakowało. Teraz bardzo fajnie. Bywaj. Zrobimy tak, zrobię medytację. Powiedzmy, nie wiem, do następnego dnia. I sprawdzimy, czy ta zbroja będzie gotowa już. Geralt, miło, że... Jak tam? Właśnie się robi. Ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. Jasne, rozumiem. Okej, okay, jeszcze nie gotowy. Przesuniemy, wiecie co, powinno to być lada moment. Czekajcie, tak zrobimy.
Kilka dni powinno być w porządku. Może jeszcze przesunę. Dobra. Sprawdźmy teraz. No. Kurde, muszę z tej strony podejść, bo znowu zapalę świeczkę zamiast zapytać się. Geralt, miło, że... Jak tam mój... Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Pancerz łowców czarownic. Otrzymano przedmiot. No sprawdźmy to. Chociaż wątpię, żeby... Nie, no ładnie to wygląda. Ładnie to, moi drodzy, wygląda. Z tym, że niestety, ale mam za mały poziom, żeby go nosić. Cholera jasna. 166 pancerza. Bardzo dużo ma statystyk ładnych. 30 odporności na obrażenia kłute. 30% odporności na obrażenia obuchowe, 30% odporności na obrażenia cięte, 10% odporność na obrażenia zadawane przez potwory, coś właśnie bardzo dobrego dla nas, 10% odporności na obrażenia od żywiołów, no i jeszcze puste dwa gniazda, w które można włożyć jakieś glify. Super, no myślę, że możemy sobie go zostawić, słuchajcie, też unikat na dodatek jest to. Aczkolwiek nie wiem, czy czasem ulepszenie, słuchajcie, wiedźmińskiego pancerza, ja tutaj chyba mam już zrobione, czekajcie, ulepszona zbroja. Czy ulepszenie całkowicie wiedźmińskiego pancerza nie będzie skutkowało tym, że będzie miał jeszcze lepsze statystyki? Tutaj widzę, że to też jest taki płaszczowy troszeczkę, płaszczowa zbroja, więc fajnie to na pewno będzie leżało na Geralcie. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze musimy zrobić tutaj taki mały myk. Posprzedawać Geralt, trochę rzeczy. Wpadłeś. Co masz? Bo naprawdę już mi się to nie mieści. Mieczyk. 204, no słabszy od tego, który mam w tej chwili. Więc mogę to sprzedać. Jest to unikat, ale już miałem chyba dwa takie miecze. Tak mi się zdaje, Dejtven. Coś mi się zdaje, że już dwa takie trafiłem. Niepotrzebne. To zostawiam, ponieważ jest to wiedźmiński rynsztunek. To natomiast mogę sprzedać. Spodnie to też. To zostaje. Buzdygan. Nie wiem, po co w ogóle to wziąłem. Okej. Okay. To jest to nowe nasze trofeum. Nie, przepraszam. Te nowe trofeum jest założone w tej chwili. Dużo razy pytacie się mnie, słuchajcie, skąd brać rzeczy do robienia zbrój. Słuchajcie, tak się składa, że u mnie bardzo dużo rzeczy mogę znaleźć z tych, które ja posiadam. Przykładowo właśnie... Jeśli macie sporo właśnie takich rzeczy z potworów, spróbujcie je rozłożyć na czynniki pierwsze. Tam zawsze jest napisane, co z tego dostaniecie. I bardzo często zdarza mi się, że wszystkie składniki właśnie mogę sam sobie zrobić. Więc naprawdę, jeśli nie macie jakiegoś składnika, to spróbujcie rozłożyć na części pierwsze te, które posiadacie. Oczywiście u zbrojmistrza, a wtedy na pewno coś z tego będziecie mieli. Ja mam troszeczkę, wiecie co? Cholera, trochę mam mało miejsca. 122 na 130. Trochę za dużo tych glifów trzymam. No wiadomo, zbroje swoje ważą. Nie wiem, czy są jeszcze lepsze juki, które trochę nam jeszcze więcej dają tej pojemności, ponieważ w tej części, z tego co się orientuję, nie ma żadnych skrzyń, w których możemy zostawić nasz rynsztunek. I tylko te juki, które na koniu są, czyli po prostu ten ekwipunek, który posiadamy, jest tylko do tego przeznaczony. No dobra, ostatnia próba. Zadania poboczne na białe i ciemne siły. No i właśnie to akurat jest zbugowane, na razie nie mogę tego zrobić. Pełna kolekcja kart, wyścig, gonitwa Erasma, Wegel, Buda.
W sumie można to zrobić. Czemu nie? 2000 metrów. Muszę się dostać do znacznika i tam w tamtą stronę się udać. Zrobimy ten wyścig jeszcze w tym odcinku i skończymy sobie go. Czemu nie? Być może jakieś jeszcze lepsze siodełko dostaniemy, albo Yuki. Chociaż bardziej skłaniałbym się ku siodle. Ku siodłu. Dobra. 2000 metrów. Dali się kurwa oklepać. Chyba mi się zdaje, że gdzieś tutaj zawsze, o właśnie, w tym miejscu, rezydencja Wegelbudów, tam zawsze te wyścigi się odbywają. Z tymi wyścigami nie ma tak ciężko, słuchajcie, już kilka przeszedłem i no raczej problemu nie miałem z wygraniem tego. Zobaczymy jak będzie teraz. Pewnie te siodło też nam... Znaczy właśnie nie jestem pewien, czy ten koń, na którym jeździmy, posiada te same statystyki, które my mamy. Czyli właśnie jak mamy siodło najlepsze, to ta wytrzymałość jako jest większa, czy po prostu na ten wyścig dostajemy innego konia z taką wytrzymałością jak nasz przeciwnik. No nie wiem, nie jestem pewien. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli stać cię na wpisowe i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? A, własnego wierzchowca. Tylko decyduj się szybko. Czyli już wiem, że nasz wierzchowiec, słuchajcie, będzie miał te statystyki. Opowiedz mi o zawodach. Dobra, oto wpisowe. Chcę się ścigać. Paradnie. Twoja godność i imię wierzchowca? Płotka. Geralt z Rivii, na Płotce. Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę... Seamus Holt, dosiadający Atosa. Zawodnicy w siodłach! Odliczam do trzech! Jeden, dwa, trzy, start! No to jedziemy. Dobra, przeciwnik cały czas jest za nami. Tutaj najważniejsze jest to, abyśmy, słuchajcie, nie zboczyli z tego szlaku. A wszystko powinno być cacy. Dobra, troszeczkę zwolnię. No, gdzie tu się spchasz? Teraz mam już naładowane na maksa. Powinno to wystarczyć już do końca mety. Do końca wyścigu. Okej, okay, meta już jest tutaj. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał... No jeszcze myślałem, że kolejne będzie kółeczko, ale widzę, że wygraliśmy to. Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny wyścig? Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Świetnie, wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer, dosiadający Kanikuły. Kanikuły. Wicehrabia ściga się incognito, więc proszę o dyskrecję. Zawodnicy w siodłach, odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy... Lecimy. Dobra, troszeczkę nadgonimy. Gdzieś tam trochę odpocznę, gdzieś w połowie i całą parą po prostu będziemy cisnąć do samego końca. Droga już widzę troszeczkę inna. Okej, może troszeczkę zwolnimy.
Gdzie? Nie puszczaj go, nie puszczaj go. Zupełnie... Dobra, wytrzymało się z pełna. Więc teraz powinno już tam wystarczyć do samego końca. Muszę zobaczyć te siodło, ale chyba właśnie te same siodło posiadam. No, wytrzymam do samego końca. Wytrzymałość mi się kończy. Ale chyba już. Dobra, tutaj już jest gdzieś meta. Powinniśmy wytrzymać. Uwaga, uwaga! Dobra. Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Chwała zwycięzcy! Zwolnij, płotka. Brawo. Gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig? Wzmocnione Yuki. Chwileczkę, innym razem. Muszę to sprawdzić, moi drodzy. Nie wiem, czy to są te Yuki, które już posiadam, ale... 70. Czyli możliwe, że słuchajcie, po wygraniu wszystkich tych wyścigów dostaniemy jeszcze coś lepszego. Dobra, próbujemy. Yuki by się przydały jeszcze lepsze, jeśli chcesz są takie. Chcesz wziąć udział w kolejnej gonitwie? Chcę spróbować jeszcze raz. Cudownie. Niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luca Wegelbud, kuzyn panicza Alberta na Sukubie. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. Zawodnicy w siodłach! Odliczam do trzech! Jeden, dwa, trzy, start! No dawaj. Co jest? Coś mi się chyba pomyliło, słuchajcie, w drugim kierunku pobieg. Ale już widzę, że nas dogania. Dobra, w tą stronę. Muszę cały czas, słuchajcie, patrzeć na mapę, żeby czasem gdzieś indziej nie pobiec. Czy on już jest za mną? Czy naprawdę go zostawiłem tak daleko? Okej, kończy mi się wytrzymałość. Naprzód! Dobra, doganiam je, spokojnie. Niech nasz konik się troszeczkę podreperuje. Super, teraz możemy cisnąć. Mam nadzieję, że wytrzymam do samego końca. Teraz druga strona, widzę. No, dawaj. Okej, chyba widzę już pomału miejsce mety. Udało się. Gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Chwała zwycięzcy! Wspaniały wyścig. Gratuluję wygranej. No co za zwycięstwo! Wyścigowe kawaleryjskie siodło. O, proszę. Wytrzymało 70. Więc o wiele lepsze. Super. Zmieniamy 139, słuchajcie. Dobra, wywalę to siodło. Chociaż za siodło można troszeczkę kasy dostać. 275 koron.
Ale to jest chyba cena w sklepie. My byśmy trochę mniej za to dostali. Poczekajcie. Dobra, wywalę je. Niech stracę. Trochę kasy jeszcze mam, więc okej. Kapitał. Chyba jeszcze zadanie nie zostało wykonane. Ale już troszeczkę mamy tych wyścigów za nami. Próbujemy do samego końca. Na pewno na końcu, słuchajcie, jeszcze coś lepszego możemy dostać. Oby to były Yuki. Albo już wykonane. Poczekajcie, poziom 22. Chyba jednak wykonaliśmy to zadanie. Nie. Czekajcie, wyścig. Albinos. Chwila, bo chyba jeszcze nam nie zaktualizowało tego. Spróbujmy teraz. Nie, no jest cały czas, czyli chyba będę mógł tutaj brać już udział do końca w tych wyścigach. No. Geralt z Rivii, jak mniemam. O co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Żegnam. Przeczytaj otrzymany list, czyli wystarczyło zejść troszeczkę niżej i dostaliśmy właśnie zaproszenie. Ciekaw jestem, czy to nie był człowiek tak. Nie był człowiek Tasaka. Wiadomość od Tasaka. Doszły do mnie słuchy o twoim zwycięstwie w gonitwie Wegelbudów. Taki talent nie powinien się marnować. Przeciwnie, powinien się rozwijać, a za ten rozwój należy go sowicie wynagrodzić. Jeśli jesteś zainteresowany bądź to rozwojem, bądź wynagrodzeniem, ja zapraszam na spotkanie w mojej miejscówce Tasak. Chyba skorzystamy. Porozmawiaj z Tasakiem o liście. Czyli to zadanie powinno być wykonane. Nie, jeszcze nie jest. Czyli to jest ciąg dalszy tego zadania. Okej. W takim razie przenieśmy się tam i pogadajmy z nim, nie? Może będzie miał jeszcze jakieś inne gonitwy. Dla samych tych Yuk jestem w stanie to zrobić, słuchajcie. Bo ta naprawdę pojemność jest tu za mała w tej chwili. Tasak jest oczywiście w Nowigradzie. Okej, idziemy zatem do Tasaka. Jest to już niedaleko. Gdzieś w tym miejscu. Z tym, że chyba na dole, ale możliwe, że tędy się tam dostanę. Albo niekoniecznie. Dobra, zejdźmy na dół i zobaczmy. Tutaj jest chyba to wejście. Zamknięte. Tutaj.
też zamknięte. Idę, wiecie co, tak jak te kropki tu prowadzą. Dobra. Jestem na miejscu. W życiu to trzeba ryzykować, a nie się kurwa jeba. Chudły masz, białe jak syn winarza. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również Falio i zarobić prawdziwe pieniądze. Falio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników, teraz jest trochę inaczej. Będziesz ścigał się z jokejami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Zgoda, będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi? Napar z rumianku. Czyli mam rozumieć, że te wyścigi będą ukoronowaniem chyba wszystkich wyścigów. I tutaj możemy dosyć fajne nagrody zdobyć. Mam nadzieję, że nie tylko kasę, a także jakiś osprzęt dla konia. No proszę. Palio! To przede wszystkim gonitwa o honor! Ktokolwiek wygra, prócz nagrody zdobędzie szacunek! Przygotujcie się! Start! No dawaj, dawaj, dawaj! Szybciej! Kurde! Cholera! Oj, szlak się zablokowałem. Mam jeszcze szansę ich dogonić. Widzę, że oni czekają na nas. Jeśli po prostu jesteśmy zbyt daleko, to jakieś dziwne ruchy tutaj wykonują. Okej, muszę uważać, bo tutaj już jest troszeczkę gorzej z oznaczeniem. Ja nie mogę. Jest troszeczkę gorzej z oznaczeniem tych dróg. Okej, wyprzedziłem go. Nie wiem jak daleko do mety. Dobra, 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 poczekaj. Niech się trochę zregeneruje. Tamten pojechał drugą stroną w ogóle. Chyba jakąś okrężną. Obym go tylko dogonił. Dawaj, 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 dasz radę. No mają jakieś odchyły, zobaczcie. Trasa jest długa, to muszę przyznać. Kończy się wytrzymałość. O, czekajcie. Wygrałem. No, co jest? Okej, tutaj jest linia. Teraz woli. Chyba wiecie co.
Po prostu musiałem poczekać, coś się tam zbugowało. Daj dzioba, Geralt! Nie, no to nie, cmoknę sobie płotkę. To było piękne. Co z moją zapłatą? Bierz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Straż świątynna, chodu! Trzeba stąd wypierdalać, dzięki Geralt. Wyścigowe klapy dla konia dostałem. Okej, załóżmy je, bo chyba będą lepsze. Te, które posiadam w tej chwili, 40 próg, to były chyba te najsłabsze. Wyścig całkowicie udało mi się tutaj wykonać. Zadania. Dokładnie. Okej, w tym miejscu sobie zakończymy. Niestety nie dostałem yuk. Nie wiem, czy są jeszcze lepsze. Powinny być. Przynajmniej ze... z pojemnością 100. Być może gdzieś są, ale nie mam pojęcia gdzie. Więc w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. W następnym będziemy oczywiście dalej robić misje poboczne. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.